Do wypadku doszło z udziałem Włodzimierza Cimoszewicza 8 miesięcy temu w Hajnówce. Volkswagen, którym kierował były premier, potrącił kobietę jadącą na rowerze. 70-latka trafiła do szpitala. Niedługo później okazało się, że auto polityka nie miało aktualnych badań technicznych. Media donosiły wówczas także, że Cimoszewicz mógł zbiec z miejsca wypadku. Jak informuje Dziennik, białostocka prokuratura wciąż prowadzi śledztwo. Prowadzone jest ono w sprawie, nikomu nie przedstawiono zarzutów. Aktualnie prokurator oczekuje na opinię Instytutu Ekspertyz Sądowych. Jak zauważa Super Express, Cimoszewiczowi jako europosłowi przysługuje immunitet. Jeśli śledczy uznają, że politykowi należy postawić zarzuty, będą musieli zwrócić się z odpowiednim wnioskiem do Parlamentu Europejskiego. Jak całą sprawę komentuje dziś polityk? Ta sprawa nie jest zamknięta i szczerze mówiąc zupełnie nie wiem, co się dzieje w tej sprawie. Trwa postępowanie w prokuraturze w Białymstoku, ale ja od niej od początku maja, kiedy to zdarzenie miało miejsce, nie uzyskałem żadnej informacji w tej sprawie. Żadnego kontaktu między mną i prokuraturą nie było. Mój samochód był zatrzymany do badań przez zdumiewająco długi czas, pół roku, biorąc pod uwagę, że doszło do pęknięcia jednego plastikowego elementu. Teraz jeżdżę tym samochodem i czekam na dalszy rozwój wydarzeń, powiedział Cimoszewicz. A wy jak myślicie, czy immunitet wśród rządzących nie jest zbyt często wykorzystywany? Czy to właśnie po to go stworzono, aby każdy, kto go posiada, nie musiał się stosować do obowiązującego prawa? Zasłanianie się immunitetem to codzienność. Kliknij w ten link, a dowiesz się, kiedy jeszcze nie trzeba odpowiadać za swoje czyny.